Dzisiaj jest selekcja kaczek. Całe stado zostało zamknięte do podziałek. Najpierw rozdzielimy ptaki względem płci. Ptaki zostały zebrane w jednej zagrodzie. Obok jest druga woliera, tam będą kaczory. Oddzielam część ptaków do takiej mojej małej odłowni. Stado jest mieszane. Muszę przed selekcją podzielić ptaki na płeć i kolor. W starej zagrodzie zostaną samice. Z odłowionych ptaków po kolei będę oddzielał samce od samic, a później kaczory zagonię do woliery obok. Tu potrzeba dużo cierpliwości, bo ptaki nie rozumieją, co ja od nich chcę i instynktownie chcą pozostać w grupie, gdzie czują się bezpiecznie. Kaczory już są oddzielone od kaczek. Przegonię je teraz do klatki obok. Tam poczekają na podział pod kolor i selekcję pod wzorzec. Można zadać pytanie, po co tyle zabawy z tą selekcją? To nie jest hodowla przydomowa, na potrzeby własne, tylko są to ptaki wystawowe, biorące udział w wystawach drobiu ozdobnego. Tutaj nie ma mowy o błędach. Każdy ptak musi być dokładnie obejrzany, sprawdzony. A wszystko ze wzorcem rasowym w rękach, żeby czasem nie zapomnieć o jakimś szczególe. Kaczka staropolska jest zarejestrowana i ma swój wzorzec w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Oczywiście można te ptaki trzymać na mięso czy pierze, ale ja wolę wystawy. Przed Wami taki wzorzec, gdzie wszystko jest dokładnie opisane i pokazane, każda barwa. Jest on dostępny na stronie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Do sadu wypuściłem już stare samice z poprzedniego roku, które zostają. Przed Wami już oddzielone kaczki staropolskie barwy dzikiej kuropatwianej. Wybrałem już najlepsze sztuki i teraz pośród nich wybieram najlepsze. Nie mogę się spieszyć, taka selekcja zajmuje cały dzień. Każdego ptaka muszę złapać i obejrzeć dokładnie. Zostało 5 finalistek, jeszcze jedna musi odpaść. No i są 4 najlepsze. Tak naprawdę później jeszcze jedna odpadnie, ale na razie się cieszą swoim szczęściem, że wygrały i zostają. W tym roku z tej barwy samiec jestem wyjątkowo dumny i nie mam czego się przyczepić. A przed Wami sesja kaczek. Co roku robię taką sesję najlepszym ptakom. A teraz czas na barwę dziką rozjaśnioną, inaczej sarnią, również samice. Z tych ptaków jestem bardzo zadowolony. Od nich rozpocznie się rejestracja rasy kaczek staropolskiej w Europie. A oto 4 finalistki. Z zeszłego roku zostały 3 kaczki, plus te 4 będzie 7 samic sarnich. W tym roku barwa obrączek jest biała. Co roku jest inny kolor, z indywidualnym numerem. A przed Wami sesja. Co ciekawe, dla uważnych, te ptaki mają na nogach pióra. Są one nazywane lampasami. A tutaj mamy przykład instynktu stadnego tych ptaków. Po wypuszczeniu kaczek dzikich, zamiast uciec do sadu, wróciły do reszty stada. Są już po selekcji, odgonię je do sadu, żeby mogły odpocząć w cieniu. A w podziałce są jeszcze osobniki sarnie, które przeszły selekcję. Też je zaraz wypuszczę. A przed Wami kaczki staropolskie barwy srokatej na podkładzie sarnim. W tym roku nie miałem za dużo kacząt tej barwy. Zostawiłem 2 stare samice na szarych obrączkach i jedną na białej. Kaczka na białej również ma pióra na nogach. Samica bardzo była zestresowana, szybko ją wypuściłem na ogród. A przed Wami sesja najlepszej pary srokatej. W dużej zagrodzie już rozdzieliłem kaczki srebrzyste. Są trochę młodsze od pozostałych, są tu kaczory i kaczki. Ale w tej barwie selekcję można robić trochę szybciej. Przed przepierzeniem się w barwy godowe. I zostały 2 kaczki i 1 kaczor. Kaczor jest po lewej stronie, kaczki idą za nim. Kaczka w środku jest srokata. Po wypuszczeniu kaczki od razu wróciły do reszty swojego stada. Są bardzo z nimi związane. Mi już na dziś wystarczy zamieszania, musiałam je odgonić. I oto sesja kaczek srebrzystych. Muszę przyznać, że w tym roku najlepiej pozowała ta para. Tak się reprezentują, kiedy są już przepierzone w barwy godowe. Czas na selekcję kaczorów. Najpierw pokażę Wam, jak je rozdzielam. O Jezu, kaczory są 10 razy gorsze od kaczek.
Najpierw zapędzam stado do małej podziałki. Tam pod bierakiem od ryb po kolei oddzielam osobniki. Dzielę je pod względem barwy. Taki podział długo trwa, nie można uszkodzić pióra ptaków. A tutaj już rozdzielone kaczory barwy dzikiej. Do dalszej hodowli przeszły 3 sztuki, ale tak naprawdę zostanie tylko jeden. Dzięki takiej surowej selekcji mam pewność, że wybiorę najlepsze osobniki do dalszej hodowli. Są takie lata, że z danej barwy nie zostawiam nic i bazuję na starych osobnikach. A oto sesja. W sesji brał udział kaczor z poprzedniego roku. No i wolność. Niech się nacieszą, bo niedługo zostaną oddzielone od samic, żeby nie poniszczyły im piór. W dużej zagrodzie dla kaczorów zostały już tylko kaczory sarnie, dlatego nie przepędzałem ich do podziałki. Tutaj zrobiłem selekcję. A tutaj zostały kaczory, które odpadły. Już mamy 6 sztuk, a jeszcze muszą odpaść 3. Idzie bardzo powoli, bo kaczory są bardzo podobne do siebie i ciężko jest znaleźć cechy, które je dyskwalifikują. A oto 3 finałowe kaczory, które zostaną na przyszły rok. Z tej trójki odpadnie jeszcze jeden i na jego miejsce wejdzie kaczor z młodszego lęgu. Sesja najlepszych osobników. No i ostatnia selekcja tego dnia, kaczory srokate na podkładzie sarnim. Powoli zostają coraz lepsze ptaki, aż w końcu został wybrany jeden, ten, który zostanie na przyszły rok. On również ma pióra na nogach jak samica. Sesja najlepszego kaczora. No i jeszcze jak trzymam moje kaczuszki w rękach. Oto osobniki, które przeszły selekcję. Stado jest trochę szokowane po dzisiejszym dniu, ale pewnie są szczęśliwe, że to już za nimi. A przed Wami moja mała niespodzianka, kaczka czubata staropolska. Tak się zaczyna hodowla kaczek staropolskich czubaty. Kaczka pochodzi od moich ptaków. 2 lata temu wysłałem jaja albo młode ptaki do jednego hodowcy. On je rozmnożył i z jego jaj u jego znajomego wyszła jedna kaczka czubata, jest to efekt mutacji. Na tą mutację czekaliśmy 6 lat i pierwszy raz się udało, że z czystych kaczek nie czubatych staropolskich wyszła pierwsza kaczka staropolska czubata i to jest oryginalny ptak czubaty. Nieduży czub. Kaczka staropolska czubata. A oto sesja naszej czubatki. Jeszcze Wam pokażę taką wystawę. Zebrałem tutaj 13 ptaków. Teraz po kolei będzie prezentacja wszystkich ptaków. I na koniec kaczor, który zwyciężył, zdobył 95 punktów. Numer jego obrączki to B954. Jest barwy sarniej, to ten kaczor. Zwycięzca w rasie zdobył 95 punktów. Barwa dzika rozjaśniona, inaczej sarnia.